To jest druga część programu Artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W części drugiej, tak jak w pierwszej, Maciej Leściosz, Łukasz Wardyń, CMC Markets. Koronawirus. Maćku, rynki nie zachowują się zbyt nerwowo w związku z tym wirusem? Rynki lubią takie tematy medialne, więc tym razem też oczywiście sytuacja jest poważna i tak naprawdę nie wiadomo, na czym w tym momencie stoimy. Pierwsza reakcja, w momencie, kiedy się tylko pojawiła informacja o tym, że ta liczba zakażeń się zwiększa, ale to jeszcze nie był jakiś taki dramat, a na rynkach, przede wszystkim na rynku amerykańskim, to się też przelało potem na pozostałe rynki, spadki były bardzo duże. To była przesadzona reakcja. Wydaje mi się, że taki dość wygodny pretekst do tego, żeby zrealizować zyski, bo rynki były na historycznych szczytach. Po raz kolejny zresztą pojawił się taki temat jakiś, który powoduje spadki. No faktycznie później się sytuacja rozwinęła, natomiast w momencie, kiedy się pojawiła informacja o tym, że są zakażenia w różnych innych krajach, nie tylko w Chinach, oczywiście jednostkowe, ale się pojawiają, no i już rynki amerykańskie aż tak gwałtownie nie reagowały, co więcej, nawet zyskiwały. Więc wydaje się, że po prostu było to potraktowane jako pretekst. Jeżeli patrzymy na to sobie obiektywnie, to jeżeli by doszło do takiego rozprzestrzenienia się choroby, jak mówią niektóre prognozy, ale też można spotkać wiele prognoz i oczywiście dobrać pod siebie, w zależności czy patrzymy na świat optymistycznie czy nie. No, ale jeżeli byśmy się trzymali tych pesymistycznych, no to to na pewno mogłoby bardzo rzutować na wiele gałęzi gospodarek, no to wtedy reakcja byłaby uzasadniona. Ale póki co myślę, że na tym etapie, kiedy jeszcze nic nie wiemy i wiele może się wydarzyć, no tutaj to można traktować raczej spekulacyjnie. Czyli jednak bardzo poważne, poważniejsze niż myślimy konsekwencje koronawirusa nie są wykluczone. Nie są wykluczone, dlatego że no, są różnego rodzaju prognozy mówiące o tym, że to może no, przede wszystkim opanować cały świat. Takie mapy też spotkałem, jak to się mogło rozprzestrzeniać w skali logarytmicznej i poważne na pewno konsekwencje. Ale historia też pokazuje, że przypadki podobnych epidemii w przeszłości zazwyczaj no, kończyły się na szczęście pozytywnie dla całej ludzkości, no a tym samym zresztą dla giełd. To w takim razie sięgamy pamięcią do roku 2003 i do wirusa SARS. Tutaj wtedy na pewno ucierpiały linie lotnicze i to już wiemy, że SARS, mniej było osób zakażonych przez około pół roku, gdy ten wirus panował albo gdy tym wirusem się przejmowano. Natomiast tam skuteczność tego wirusa to było 10% było osób, które nie przeżyły. No w przypadku tego koronawirusa na razie jest więcej zakażonych, mniej przypadków śmiertelnych. Ale jeżeli niektórzy zwracają uwagę, specjaliści, epidemiolodzy, że właściwie liczba zgonów na koronawirusa jest niewiele większa niż na tradycyjną, klasyczną grypę. Myślę, że to uspokaja rynki amerykańskie. Zresztą teraz mamy sezon grypowy w Stanach Zjednoczonych. No i tam te statystyki nominalne przynajmniej są o wiele gorsze. Ale wracając do SARS-a, do tej epidemii, trudno porównywać te okresy, bo to był moment, kiedy amerykańska gospodarka, no już teraz wiemy, że na dobre wychodziła z recesji, ale wychodziła z recesji. Byliśmy w roku 2002 po pierwszych wzrostach i gdy przyszły doniesienia o tej epidemii, ucierpiały między innymi linie lotnicze, to był dobry powód do takiej pierwszej korekty po wzrostach z dołka tej amerykańskiej recesji. Więc trudno te momenty porównywać, ale rynek szybko się opanował, epidemia względnie szybko się skończyła i później mieliśmy nowe szczyty. 2006 rok, ptasia grypa. Pamiętam, że jak w Polsce jakieś pierwsze przypadki odkryto chyba gdzieś w Toruniu, to na wszystkich padł blady strach, wszyscy uważali, nie podawali sobie rąk, a jak ostatnio był komunikat o ptasiej grypie wykrytej na dużej fermie ptasiej,
A właściwie przeszliśmy do tego, do porządku dziennego. Tak to właśnie zazwyczaj wygląda. Zresztą wirus ptasiej grypy, czy ten H5N1, on się pojawia w Chinach od lat 90. Natomiast w roku 2006 roku faktycznie się dość mocno rozprzestrzenił i nawet wtedy, w 2006 roku, Światowa Organizacja Zdrowia wydała ostrzeżenie o tym, że liczba zgonów na świecie może sięgnąć nawet 50 milionów osób. No, także tutaj sprawa wydawała się bardzo poważna. Takie jakieś prognozy się pojawiały. Natomiast sam wirus, on, jak sama nazwa wskazuje, on atakuje ptactwo. Więc tutaj na pewno w pierwszej kolejności wówczas ucierpiały rynki rolne, a dopiero potem, kiedy choroba się również, bo ona dotyka również ludzi i przede wszystkim pojawia się w Europie, bo te ogniska były między innymi w Austrii, w Niemczech, no i właśnie w Polsce również kilka przypadków się pojawiło, no to inwestorzy, rynki ogólnie dość mocno zareagowały, ale to tylko, że była wstępna i bardzo krótkotrwała reakcja. To była połowa roku 2006, nawet tam kwiecień, maj. Jeżeli patrzymy sobie na wykres, no niby S&P 500, to tam nie było jakichś znaczących ruchów. To spadek był faktycznie tak jak zresztą teraz. Na początku kilkuprocentowy, w momencie, kiedy pojawiły się informacje, ale trwało to bardzo krótko, bo dosłownie kilka sesji, a następnie rynek kontynuował trend wzrostowy i do 2007 roku ten trend wzrostowy trwał, no, aż do załamania się rynku w 2007, do początku kryzysu, a tak naprawdę rozpoczął się ten ruch w połowie, jeżeli tak byśmy patrzyli na wykres, pomiędzy minimami krachu po bańce dotkomów, a właśnie maksimum przed krachem kolejnym w 2007 roku. Także w dłuższej perspektywie, że sobie wykres oddalimy, to nawet nie widać jakiegokolwiek momentu załamania. To teraz sięgamy pamięcią jeszcze dalej, jeszcze głębiej, początek lat 80. AIDS, HIV i jaka reakcja rynków? Bardzo umiarkowana tak naprawdę, bo jeżeli spojrzymy na wykresy, to owszem, w tym miesiącu, gdy rynek się dowiedział o tym wirusie, o tej chorobie, to S&P nieznacznie spadł. W 3 do 6 miesięcy po ogłoszeniu to były spadki 3-4, prawie 5%, ale no, to się złożyło, to nie był powód tak naprawdę przeceny. I najważniejsza kwestia, gdy najpierw była pierwsza niepewność, natomiast później rynki dowiedziały się, że jaki potencjalnie to jest rodzaj choroby. Nie ma tutaj zagrożenia epidemią. To się uspokoiły i zapomniały o temacie. Zresztą tak naprawdę to samo było przy epidemii SARS, gdy po paru miesiącach ona jakby naturalnie zaczęła się kończyć. W trakcie, gdy były te wydarzenia, gdy rosła liczba osób zarażonych, to różne spółki farmaceutyczne pracowały nad szczepionką. Były to zaawansowane prace. Gdy skończyło się zagrożenie, wszystkie te projekty zostały skasowane i w efekcie, pomimo tak niebezpiecznej sytuacji, SARS nie doczekał się szczepionki. To też pokazuje, bo to idealnie pokazuje optykę inwestorów z punktu widzenia firmy farmaceutycznej, ale dokładnie tak samo zachowywali się inwestorzy na giełdzie. Po prostu zapominają o zagrożeniu. No to na koniec fundamentalne pytanie, bo wiemy, kto się boi i kto może stracić, i kto traci być może już na koronawirusie, spółki turystyczne, linie lotnicze. Mówiliśmy o obawach Apple'a i Tesli. A kto może na tym zyskać? Farmaceutyczne firmy? To zależy od tego, jak długo ta epidemia będzie trwała, ponieważ no na pewno teraz spółki farmaceutyczne ostro ruszyły do tego, żeby po pierwsze stworzyć efektywny, łatwo dostępny test na tego koronawirusa. Po drugie, rozpoczęły pracę nad szczepionką. I jeżeli ta epidemia w miarę szybko się skończy i będzie to taka sama sytuacja jak w przypadku SARS, no to
one na tym nie skorzystają, bo poniosą nakłady, olbrzymie nakłady, a w takiej sytuacji świat nie doczeka się szczepionki. Natomiast jeżeli ta epidemia by postępowała, no to zwycięzcą będzie ta spółka farmaceutyczna, której uda się opatentować tą szczepionkę, ale tutaj mówimy nie o kilku miesiącach, tylko o roku, o dwóch latach, więc tutaj mówimy o bardzo długoterminowej grze. W krótkim terminie, no to jednak producenci różnych medykamentów, na przykład zaleca się szczepienia przeciwko tradycyjnej grypie w profilaktyce przeciwko koronawirusa, więc te spółki farmaceutyczne, one będą zwycięzcami. Ale jeżeli spojrzymy na różne branże, to ja widzę właściwie samych przegranych. Tak to bywa. Zwłaszcza wtedy, kiedy świat boi się jakiejś choroby czy jakiegoś wirusa. Ale wszystkim oczywiście życzymy zdrowia. To już wszystko w Artystach Rynków. Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets, a następni artyści rynków w czwartek, 6 lutego, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.